Hi guys, jestem was na naszym kanale, dzisiaj przyjdę was z Wulczurem na październik. Wiem, że jest trochę późno, ale nieważne. Zaczynamy od playlist na poprzedni miesiąc, na wrzesień. Głównie słuchałam Blackpink i Stray Kids, no i jeszcze jakieś tam inne poboczne piosenki, też trochę w chiński pop się trochę tak wciągnęłam, tak troszeczkę, więc są tutaj dwie piosenki z chińskiego popu. No i później wam już oczywiście pokażę wszystkie piosenki, więc jak coś możecie sobie zatrzymać i przeczytać, co tam mam. Teraz wam pokazuję, jak mniej więcej chcę zrobić sobie ten bullet journal. Ja ten bullet journal nagrywałam pierwszego i ostatniego chyba dnia września, więc no tak wyszło, że on po prostu teraz wlatuje, jakby miałam prawie 3 godziny materiału, więc dlatego ten film też jest taki długi, bo mam prawie 12 minut, co jest najdłuższym czasem, jaki kiedykolwiek był w historii bullet journalu. No tak, zrobiłam już kalendarz, taki zwykły, fioletowy, choć w sumie zawsze lubiłam czarne, więc troszeczkę tutaj inaczej zrobiłam. No i przechodzimy do October, tej głównej strony. Zrobiłam takie kolorowe, troszeczkę kojarzące mi się rzeczy z Halloween. I ogólnie ten bullet journal będzie taki właśnie w tematyce Halloween, ale będzie taki kolorowy strasznie, nawet czasami za bardzo kolorowy. Kończę już robić napis, jak widzicie napis, jaki robiłam, nie wiem, taki mi się kojarzy to po prostu z Halloween. No i kolejna strona, mood tracker, przechodzę do robienia pajęczyny i ta pajęczyna, powiedzmy, że ona mi wyszła w porównaniu do drugiej, która będzie na tej stronie, z drugiej, no totalnie jestem zadowolona, wygląda ona okropnie, okropnie, próbowałam tego ratować, jak później zobaczycie, no chyba nie za bardzo mi to wyszło. Zrobiłam sobie też takie duszki i przeszłam do robienia tej pajęczyny, no nie, ja wam dużo pominęłam tutaj, żeby ten film nie trwał nie wiadomo ile, ale próbowałam coś ratować, no nie wiem, czy mi to wyszło, napisałam jeszcze sobie K. Kolejna strona, to tutaj sobie trochę zrobiłam tych godzin wcześniej, no i przechodzę do robienia napisu. Nie wiem, czy powiedziałam, jaka to jest strona, ale jest to Sleeplock. Pajęczyna, która też mi nie wyszła, aczkolwiek nie jest aż tak źle. Już mi bardzo ręka bolała, więc stwierdziłam, że po prostu sobie później to dokończę. No i po prostu przejdziemy do kolejnej strony. Tutaj mamy Habit Tracker. Nie wiem, czy ja tutaj coś zacznę coś robić. Zaczynam od pajęczyny, która wyszła mi, no w porównaniu do drugiej, która będzie na kolejnej stronie. No, tak średniawo, aczkolwiek nie jest źle. Wyszło tak, że napisałam tutaj tylko napis i zrobiłam tą pajęczynę i przyszłam do kolejnej strony social media. No i co? Zrobiłam później tą pajęczynę po tym napisie i tutaj odkryłam, jak robić pajęczynę, więc ją zrobiłam dobrze. Znaczy dobrze, no dobrze ona wyglądała po prostu. Za chwilę wam jeszcze pokażę, jak to wygląda, wiecie, w porównaniu do tej i do drugiej. To jest
która różnica. Wypisałam Instagram, YouTube i pomysły na filmy. Kolejna strona jest to Steps Tracker. Zrobiłam pajęczyny, jedną u góry, a drugą na dole. Przeszłam do robienia napisu steps i później w sumie nic nie zrobiłam, ale to później będziemy dopiero dokańczać te wszystkie strony. Kolejna strona, phone tracker. Zrobiłam sobie pajęczynę, znaczy chciałam zrobić tę pajęczynę i zobaczcie, kto do mnie przyszedł, ktoś do mnie przyszedł. Więc zrobiłam tą pajęczynę i w sumie zrobiłam je, nie wiem jak to powiedzieć, na odwrót. Nie wiem czy wiecie, o co mi chodzi. Kolejna strona jest to Netflix i Wiki, Movies i Serials. Na przykład wam pokazałam, jak będę to zaznaczała. Oczywiście czerwony jest to Netflix, a niebieski jest to Wiki. Po prawej stronie zrobiłam sobie duszki, żeby nie było aż tak nudno. Stwierdziłam teraz, że po prostu teraz lepiej by było zrobić jakieś kolorowe, żeby nie było aż tak nudno. Zobaczyłam, ile jeszcze mi zostało. Nie jest źle, aczkolwiek jeszcze będę musiała dokończyć i stwierdziłam po prostu, że dokończę to kolejnego dnia. Więc tutaj dorysowuję oczka, można tak to powiedzieć, tym duszkom. Przechodzimy do kolejnej strony, jaką jest playlist. No i co, zaczynam oczywiście od napisu. Jest to dość kolorowa strona, bo te prostokąty w sumie są w 6 kolorach i jeszcze będą duszki, które też są w 3 kolorach i tak wydaje mi się, że to jest najbardziej kolorowa strona. Nie wiem, mi się ona mega podoba, ale możecie napisać w komentarzu. No i w sumie można by rzec, że to już ostatnia strona, ale jeszcze musimy trochę dokończyć. W sumie to ja muszę dokończyć, więc poza kamerami, wiecie jak jest, zrobiłam sobie cały kalendarz. No i tutaj troszeczkę wykolorowałam, no bo trochę nie wiem, o co mi się stało, jakoś mi się rozmazał ten długopis, nie wiem, pisak, nie wiem jak to się nazywa. I zrobiłam jeszcze, dopisałam numerki. Teraz cofam do stron i patrzę, co ja w ogóle muszę zrobić. No i trochę okazało się, że muszę tego zrobić, więc oczywiście dopisuję tutaj godzinę w sleep log. Przechodzimy do kolejnej strony, którą musimy uzupełnić. Poza kamerami sobie wypisałam te czynności, które chcę tam robić.
I wpisuję teraz sobie dni. I w ogóle w tym pierwszym coś mi się nie zgadzało. Nie wiem, czy wam pokazywałam. No i po prostu nie napisałam. Czego nie napisałam? Czegoś nie napisałam, ale nie wiem. Nie wiem czego. Nie wiem, teraz nie wiem, ale dobra, kolejna strona. Tutaj wypisuję sobie Instagram Reels, Instagram Post, YouTube Movie i Editing. I oczywiście wypisuję teraz sobie dni. Już przedostatnia strona, steps, tutaj wypisuję sobie dni i kroki. Na kolejnej stronie sobie wypisuję dni i jeszcze później zaglądam na kolejną stronę, nie wiem po co. Aha, i na kolejnej stronie Netflix sobie wypisuję seriale i też jeden sobie obejrzałam. Nie wnikajmy, obejrzałam go w jeden dzień, nieważne. I tutaj wam pokazuję, jak to będzie wyglądało, jak skończę, albo wam nie pokazuję, nie wiem. No i oczywiście wszystko wymazuję. Więc tak się prezentuje bullet journal na październik, taki trochę halloweenowy, mam nadzieję, że wam się on podoba. Ja wiem, że naprawdę jest późno, bo jest 14, ale no tak wyszło, mam nadzieję, że jakby przeżyjemy to jakoś. No i napiszcie w komentarzu, jaka strona wam się najbardziej podoba. To ja życzę wam miłego dnia. Love you guys and bye bye.